powiem ci tak. Jeśli się nie zmieni zarząd w Lichniku, no to będę urabiał pod kątem rozwiązania tego koła i dania obwodu nowemu kołu. Jak się zmieni zarząd w Leśniku, to nawiążemy współpracę z nowym zarządem. Mam nadzieję. Wiesz, ja teraz sobie zdałem sprawę, że ja za Leśnika to ja mogę popłynąć, wiesz? Bo tak naprawdę, teraz tak, od poniedziałku, bo w tym tygodniu się zdążę, niezależnie co i jak, muszę absolutnie zlecić kontrolę tego koła. Bez dwóch zdań. Żeby tam miało skontrolowane, nie wiem, 3 papierki, to ja muszę to zrobić, bo ja muszę to zacząć w ogóle tam robić, bo jest stagnacja od dłuższego czasu. Też powiem Sebastianowi, poręcz tak samo, żyła się mi odgraża, uchwała nie napisana. Niby nie mamy terminu wydawania uchwał, nie? Uchylających, ale pasuje chłopu odpowiedzi. To się szalsa się, nie? Stacjan w piątek ma być u mnie w okręgu, mamy pracować nad tymi rzeczami. W piątek też wypuszcza pismo do leśnika o kontrolę. Nie ma dyskusji, muszę to zrobić, niezależnie od tego co, dlatego że ja muszę mieć w dokumentach, że ja taką kontrolę zleciłem z uwagi na całą sytuację, nie? Łącznie skontrolować muszę proces, jak gdyby związany ze szkodami, mówię, przede wszystkim protokoły odszkodowań i w ogóle czy są urządzenia łowieckie na tych sprawach wielkogabarytowych czy wielkorolnych, nieważne, nie? Muszę to zrobić, bo bez tego to za chwilę mi zarzucą, że nic w tym temacie nie robiłem. Nie?